Siemka, witam w kolejnym odcinku z przeglądów inwestycji oraz ekwipunków widzów. No i dziś będzie trochę ekwipunków, które mają zainwestowane w naprawdę fajne skrzyneczki. Takie jest, powiedziałbym, ze średniej i wysokiej półki cenowej, więc dziś to wszystko będziemy przeglądać. No i lecimy z pierwszym ekwipunkiem, jest tutaj ponad tysiak. No i na początku po prostu skineczki sobie tutaj do pogrania, mam jakieś akacze, emki i tak dalej. Dalej, mamy skrzynuchy, no i tak, są chromki, są gammy, snówi koszmarów, klacze, co my tu jeszcze mamy, odrzutu, oj, to akurat nie jestem fanem, natomiast tak, pryzmatu, strefy zagrożenia, no i dużo załamania, to już do końca załamania praktycznie, jeszcze jakieś tam ukąszenie węża, więc na pewno te pierwsze to widz sobie po prostu kupił pod to, no że w środku są fajne kostki, nie, no bo w gammach, fromach, też w tych snówi koszmarów, są bardzo no przyjemne te kostki, więc to elegancko może urosnąć po prostu na CSa dwójkę. I no i mamy też skrzynię załamania, jak wypadną, to będzie zysk naprawdę fajny. Więc tutaj myślę, że taki ekwipunek strasznie pewny w te skrzynki włożone, no i to po prostu będzie sobie rosło. Kolejny ekwipunek już za 5000 zł, no i na początku skineczki, mamy tutaj Asimowy, koskę nawet, stal na węgle, na Falkionik, Print Streamka. No i dalej jakieś naklejki, Imperial Esports, Entropic, o, wszystkie te naklejki mi się podobają, te co tutaj są wybrane, bardzo spoko. No i tak, mamy skrzynię operacji Breakout, mamy Feniksy, chromki, dalej tutaj, mamy też chromki dwójki, chromki trójki, rewolweru, gammy, więc tutaj znowu są skrzynki wybrane po prostu ze spoko kosami w środku i no i to elegancko po prostu będzie sobie rosło, nie? Tutaj też noże motylkowe, więc te skrzynki, już ich przyszłość to po prostu wzrost. Wzrost i wiadomo, tam jakieś spadki, górki, natomiast w dłuższej perspektywie to będzie sobie elegancko szło do góry. Dobra, dalej mamy Tile, więc elegancko. Imperial Esports w glitterze, Eternal, też bardzo przyjemnie. Mamy Cloud9, ej, bardzo fajne naklejki. No, fajnie powybierane. Mamy Imperial, Eternal, Hobbity, też autografy, to też jest moim zdaniem spoko sprawa. O, jeszcze w glitterku. Więc no, autografa akurat graczy Cloud9, spoko sprawa. Więc bardzo przyjemny ekwipunek, podoba mi się, jest coś do pogrania, jest też coś takie pewniaczki. Kolejny ekwipunek za 7000 zł, no i tutaj 3500 prawie mamy bagnecik autotronika, więc no elegancko, tutaj jeszcze rękawiczki do tego, żeby to fitowało. Wildfire, ogólnie taki jak w czerwony bym powiedział, tutaj te skinki są w tym jakby, wiecie, kolorze. Dalej mamy jakieś skrzynki. Aha, dobra, czyli tutaj praktycznie jakby jedyne inwestycje to powiedzmy są w te skinki. No i tutaj naprawdę fajne kombo, czerwony ekwipuneczek. No i co? Fajne skinki, nie? Pograłby sobie człowiek na pewno takimi, więc bardzo elegancko. Fajnie tutaj zrobione pod ten motyw czerwony. No i lecimy, ostatni ekwipunek za 13000 zł. Idziemy by price, no i zaczynamy od góry. Mamy nóż składany, w stat tracku, doplerek, 3 koła. Mamy print streamka, ogólnie tutaj wszystkie print streamy. Mamy asimowy. Dalej mamy kapsułki starsze z kolonii 2K16. Tutaj dwie, to już kosztuje 123 ziko. Tak samo Katowice 2K15, pan kondom. Tutaj do pogrania, ale też on jest spoko na CSa dwójkę, do kupienia. Imperial Esports, no i mamy też skrzynki droższe, zimowej ofensywy, łowcy. Mamy też zestaw pamiątkowy z Overpassa, no i Columbus 2K16, tutaj będzie dużo takich rzeczy. Mamy, o, skrzynia Shattered Web, też spoko to jest sprawa, ona jest wycofana, więc jakby na promce spadła, to nie jest na pewno głupi pomysł sobie jeszcze nakupić. I tak samo mamy Broken Fanga, rękawic, więc znowu skrzynki, które są no pewne, nie, i to będzie po prostu już sobie rosło w górę. Mamy też Shattered Weba, złota sieć, po ciężkich walkach też naklejeczka, więc tutaj mamy operacyjne. Mamy też zestawy pamiątkowe ich, akurat tutaj z Paryża, Vanguardy, Kamienne Łuski, to też może na CS dwójce fajnie zadziałać, z Berlina 2K19, z nim jest ciekawa rzecz, bo w jednej z kapsułek jest, autografów jest Dick i on kosztuje naprawdę sporo, na streamie to znaleźliśmy, może coś o Berlinie nagram, bo to w sumie całkiem ciekawy temat. Natomiast dalej mamy Anubisa, jakby wypadło, no tylko z tym Anubisem jest tak, że no nie wypadnie to, znaczy póki co, i może pod koniec Majora. Jak tak, to spoko, a jakby to zostało z nami, no to lipa dla osób, które w to poinwestowały. Dalej mamy Wildfire, znowu z Berlina naklejeczki. Znowu z Berlina, okej. Okay. I tego jest całkiem sporo, więc tutaj jest wsadzone w ten Berlin troszkę. Dobra, lecimy dalej. Okej, okay. Sztokholm, dalej mamy skrzynię cienia. Jest trochę tych skrzyń, mamy tutaj Falkiony, więc dość nietypowo wybrane. I znowu Berlin, więc tutaj dużo mamy w ten Berlin poinwestowane, ale też jest tutaj Antwerp, okej. Okay. Skipniemy sobie,
Mamy po prostu więcej kapsuł z Antwerpu, jeszcze z Rio jakieś się pojawiły. Dobra, więc ekwipunek w miarę zesplitowany. Głównie powiedziałbym, że tutaj kapsułki są zainwestowane z różnych eventów, najwięcej ten Berlin. Mamy też skrzynki, mamy też nietypowe niektóre naklejki, no, jak na przykład Kato 2K15, kilka naklejek operacyjnych, więc bardzo przyjemnie. No i mam nadzieję, że ekwipuneczek ci będzie rósł, tak samo doplerek fajny pod CS-a 2, tak samo gamma doplerek. Fajne ekwipunki, które na pewno tam dadzą zarobić. Było trochę skrzynek ciekawych takich, no nie na przykład, że wiecie, cały ekwipunek załamania, choć to też jest po prostu spoko opcja, nie kupić sobie załamania, to wypadnie i zrobić profit, ale też trochę tych droższych. Dzięki, że podsyłacie, zapraszam na kolejne odcinki, trzymajcie się i do następnego, cześć!